Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Nagrywam ten film wieczorem, bo mamy remont na klatce schodowej. Trwa przez cały dzień. Panowie pracują od rana do zmroku i kują, warczą, więc nagrywać mogę tylko naprawdę wieczorem. Dzisiaj na spotkaniu zajmowaliśmy się zadaniami takimi, z których pytano nas, czy coś jest możliwe. No i jeżeli do sprawdzenia byłoby bardzo wiele możliwości, co jest ewidentnie niepraktyczne, no to takie pytanie sugeruje, żeby spróbować udowodnić, że to jest niemożliwe. No i jak to się robi? No dobrą strategią jest spróbować wyznaczyć konsekwencje założenia, że jest możliwa dana sytuacja dwoma sposobami. Jeżeli te dwa sposoby dadzą wyniki, które w jakiś sposób są ze sobą sprzeczne, no to znaczy, że taka sytuacja możliwa nie jest. No i dodam jeszcze, że to zadanie pochodzi, czy te zadania pochodzą z Kwadratu. Kwadrat to jest czasopismo Olimpiady Matematycznej, najpierw gimnazjalistów, a potem juniorów. Z Kwadratu numer 7 można znaleźć wszystkie kwadraty wydane do tej pory na stronie Olimpiady Matematycznej juniorów. I to są zadania, te zadania pochodzą z artykułu dwoma sposobami, tak się nazywa artykuł, jeżeli dobrze pamiętam, napisany przez Michała Kiezę. No a teraz pierwsze takie zadanie. No, mamy 20 liczb od 1 do 20 i czy można je połączyć na cztery rozłączne grupy tak, żeby sumy liczb we wszystkich grupach były takie same. No, jeżeli byśmy podzielili tak te liczby i zaczęli, te grupy nie muszą być równoliczne, no, tylko suma liczb w każdej grupie musi być taka sama. I zaczęli dodawać po kolei liczby w każdej grupie, no to najpierw z pierwszej grupy, potem do wyniku zaczęlibyśmy dodawać liczby z drugiej grupy, potem z trzeciej, potem z czwartej, no to ponieważ podzieliliśmy te 20 liczb i grupy są rozłączne, znaczy w każdej grupie są inne liczby, to w sumie otrzymalibyśmy sumę liczb od 1 do 20. No i suma liczb od 1 do 20 to jest 20 razy 21 przez 2. Dlaczego tak? To o tym też żeśmy rozmawiali, ale na ten temat jest inny film, który też wam wyślę. No i to jest 210, czyli 2 razy 105. No a z drugiej strony, jeżeli są cztery grupy i w każdej grupie suma jest taka sama i oznaczmy tą sumę przez A, no to musi to być równe 4A, tak, czyli 210 musi być równe 4 razy A, gdzie A jest liczbą całkowitą, no bo suma liczb całkowitych jest liczbą całkowitą, a A to jest suma liczb w każdej z tych czterech grup. No ale 2 razy 105 się przez 4 nie dzieli, więc doprowadziliśmy do sprzeczności, doszliśmy do sprzeczności, a zatem taki podział nie jest możliwy. Dobrze, tu jest drugie zadanie, którym żeśmy się nie zajmowali. Bardzo podobne, a teraz takie zadanie. Mamy turniej tenisa stołowego w naszej szkole i 50 osób wzięło w nim udział. I w pierwszej rundzie rozgrywano mecze metodą każdy z każdym po jednym meczu. Każdy mecz, jak to w tenisie stołowym, zakończył się zwycięstwem jednej osoby. Pytanie, czy możliwa jest taka sytuacja, w której każdy zawodnik w pierwszej rundzie wygrał tyle samo meczów. No i znowu spróbujemy udowodnić, że to jest niemożliwe, licząc po prostu liczbę meczów rozegranych dwoma sposobami. No, pierwszy sposób jest taki, żeby po prostu uświadomić sobie, że jest 50 zawodników, każdy z nich miał 49 przeciwników, grano każdy z każdym, pamiętajcie. To jest 50 razy 49, no ale w ten sposób liczymy dwa razy mecz zawodnika A z B, bo raz jako mecz zawodnika A z zawodnikiem B, a drugi raz jako mecz zawodnika B z zawodnikiem A, więc trzeba jeszcze podzielić przez 2 tę liczbę, no i to jest liczba meczów. Z drugiej strony, ponieważ każdy mecz kończył się wygraną, no to ta liczba meczów to jest liczba zawodników razy K, gdzie K jest tą ustaloną liczbą taką samą wygranych meczów, taką samą dla wszystkich zawodników. No, stąd K musi być równe, jak się porówna to wyrażenie z tym, no to widać, że K musi być równe 49 przez 2, a to nie jest liczba całkowita, a liczba wygranych meczów musi być liczbą całkowitą. No, to znaczy, że doprowadziliśmy do sprzeczności i taka sytuacja, w której każdy zawodnik w tej pierwszej rundzie wygrał taką samą liczbę meczów, po prostu nie jest możliwa. No, albo przegrał taką samą liczbę meczów, bo to z matematycznego punktu widzenia
argument jest oczywiście identyczny. No i w końcu ostatnie zadanie i ono brzmi tak. Mamy 33 liczby od 1 do 33 dokładnie i 33 kartki. Na każdej kartce napisano inną z tych 33 liczb. I teraz jest pytanie, czy możemy to rozłożyć, te kartki, do 11 pudełek, po 3 kartki w pudełku, w taki sposób, żeby w każdym pudełku było tak, że suma liczb zapisanych na dwóch kartkach jest równa liczbie zapisanej na trzeciej kartce. No, znowu, jeżeli dodajemy te liczby ze wszystkich pudełek, no to w sumie przejdziemy przez wszystkie 33 liczby, więc suma powinna być równa 33 razy 34 przez 2, czyli 33 razy 17, czyli liczbie nieparzystej. Natomiast jeśli w każdym pudełku suma dwóch liczb jest równa trzeciej, no to suma wszystkich trzech liczb jest liczbą parzystą, tak? No bo skoro A plus B równa się C, to A plus B plus C, tu jest A plus B, czyli raz C i jeszcze drugi raz C, czyli 2C. W każdym pudełku nie wiemy, jaka jest ta liczba, ale ona musi być liczbą parzystą. Ta suma, ale ta suma musi być liczbą parzystą. No, teraz suma 11 liczb parzystych, jakby nie liczyć, musi być liczbą parzystą. Ale jednocześnie liczyliśmy wszystkie kartki, sumę liczb na wszystkich kartkach, więc musimy dostać sumę liczb od 1 do 33, czyli tę liczbę, która jest liczbą nieparzystą. No i znowu otrzymaliśmy sprzeczność, a to oznacza, że taki podział kartek na 11 pudełek, jaki żeśmy sobie tutaj zamarzyli, jest niestety niemożliwy.